Cześć. O, cześć, Monia. Hejka. No i jak tam Lena? Jak ona się czuje? No co, no wściekła jest. No, no ja się jej wcale nie dziwię, no. Też bym się wkurzyła, gdyby ktoś do mnie celował, no ale ona chyba rozumie, że... Nie, ona nie jest wściekła na Iwonę, ona jest wściekła na Wojtka. Tak? No tak, Kasia, ja w końcu jej wszystko powiedziałam, no. Co ty, ale że tego samego dnia? Tak, no. Cześć, dziewczyny. O, cześć, mamo. A już mam te wyniki z histopatologii. No i co? Wszystko okej? Okay. No tak niekoniecznie, bo będę musiała mieć operację. Żartujesz? No niestety nie. Dziewczynek, ja się bardzo cieszę, że ja poszłam w czas na tą cytologię, no. Zanim to cholerstwo rozwinęło się. Wy musicie raz w roku iść do ginekologa i robić sobie cytologię. Obiecujcie mi to. No tak, no to są bardzo poważne sprawy. Mamo, ty mi opowiedz o tej operacji. No wszystko po kolei ze szczegółami, no. Przepraszam. No po prostu wytnął mi stożek tkanki szyjki macicy, ale do końca życia już będę pod opieką onkologa. Poważnie? No? Pan chyba żartuje. Co się stało? Mój komentarz? Proszę pana, jest mi cokolwiek trudno komentować, ponieważ te zarzuty to są kłamliwe pomówienia. Tak, proszę pana, może pan to potraktować jako mój komentarz w tej sprawie. Do widzenia. Kto to był? Redaktor z miejscowej gazety. Zamierzają jutro puścić duży materiał na mój temat. Nie, możecie nie. Się tylko domyślać, w jakim stawiamy świetle. Nie wierzę. No ale co, te brukowcy nie mają już o czym pisać? Nie, to po prostu jest straszne, jak w tych czasach można łatwo zniszczyć człowieka. Dobra, Mariusz, co ty teraz zamierzasz? Zamierzam iść spotkać się z tym redaktorem i przemówić mu do rozsądku. O, ja chętnie też z nim porozmawiam. Dziewczyny, ja się odezwę. Po prostu dzień fatalnych informacji, co? No, przynajmniej z mamą jest w miarę dobrze. No, Kasia, ale ten Pawlak, kurczę, on nas tyle razy ratował, wyciągał z jakichś tarapatów, po prostu było tyle sytuacji. Monia, ty mi nawet nie mów. Ty nie masz pojęcia, jak bardzo chciałabym pomóc Mariuszowi, ale nie mogę zrobić nic. Nic. Kurde, no, może coś wymyślimy? Chodź, pomyślimy, co możemy zrobić.